Powiem wam tak, słuchajcie, ja pracuję od 11 lat w młynie papierniczym, 12 godziny zmiany, jestem głównym operatorem ustawiaczem maszyny, to jest tam chemii, temperatury są coś pomiędzy 30 stopni Celsjusza a 140, jestem w każdym klimacie praktycznie, wilgotność powietrza jest około 95%, czasami 100%, bo pada z dachu i no, chemikalia są przeróżne i powiem wam, że ja zacząłem widzieć na mojej twarzy rzeczy, które mi się nie podobały i zacząłem się nimi przejmować, bo wiem, że w rodzinie mamy problemy ala nowotworowe skóry i nie wiedziałem, czy to jest coś, co idzie za mną, czy coś, co po prostu ze względu na moją pracę zmianową, że tak powiem, na moją pracę dzienną, to jest wynikiem tego. I to się po jakimś czasie zaczęło coraz bardziej pogarszać, mimo tego, że staram się trzymać jakąś tam dietę dobrą, no i suplementuję się oczywiście od prawie 12 miesięcy z Zinzino. Nadal ta skóra nie była tak, jak powinna być, wiecie? I szukałem kosmetyków, ale szukałem kosmetyków, które próbowałem wyeliminować wszystko, co jest chemiczne, próbowałem stosować wszystko, co jest naturalne i nadal mnie się to nie podobało, znaczy mojej skórze się to nie podobało. A od kiedy byliśmy w Sztokholmie i tam, że tak powiem, zapoznałem się z Zinzino, z Hansen Heidi i sobie zakupiłem od razu ten jeden produkt męski, który jest, ten taki rodzynek w czarnym opakowaniu, powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Nieważne, czy jest zmęczony, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy idziesz pobiegać w deszczu, ta skóra jest po prostu jak pupa niemowlaka, jak to się mówi. No i to tyle. No to tyle. Powiem wam, że ja jestem zaczarowany tym produktem, a zresztą moja małżonka też chyba też jest zaczarowana produktami, ale z serii damskiej, bo ich zaczyna stosować i się cieszy, już sobie zamówiła kolejną partię. Mimo tego, że to nie są najtańsze kosmetyki, nawet jeżeli chodzi na kieszeń brytyjską, tak? I wystarczy sobie 3 certyfikaty, które tam są. Nie pamiętam, BioCert, EcoCert i jeszcze jakiś jeden. To ponoć te 3 certyfikaty uzyskać naraz, to jest rzeczą, jak to się mówi, next to impossible, tak? Czyli prawie niemożliwą rzeczą uzyskać te 3 certyfikaty. Jeżeli ktoś jest kosmetologiem albo kosmetyczką, to bardzo dobrze o tym wie. To był Karol. Dzięki bardzo, bo to był taki szybki przekaz, ale bardzo taki treściwy i serdeczny. Dziewczyny powiedziały generalnie, że kosmetyki działają jak dobre szwajcarskie zegarki. No, niestety też mają szwajcarską cenę, tak jak te zegarki, podejrzewam. I w tej chwili trochę ta cena tutaj, przynajmniej na naszym terenie, na polskim terenie, no trochę nas blokuje. Ale jakość generalnie. Zawsze jest opcja Z for free. Dokładnie o tym chcieliśmy też powiedzieć, że można w naszym przypadku to wrzucić w ten darmowy produkt. I myślę, że tutaj ja na przykład dzięki temu, że dałam dziewczynom do wypróbowania, właśnie w tych różnych kategoriach wiekowych, jestem przekonana, że w każdej takiej kategorii wiekowej będzie działać. A co do naszego serum jeszcze, może też tutaj wrzucę wiadomość, że doświadczeń z serum mamy trochę więcej, przynajmniej dłuższy czas mogliśmy je stosować i osobiście, i również klientki. Zgadza się. Szczególnie klientki, bo panowie jakoś mniej tego używają. No to oprócz tego klasycznego działania na skórę twarzy, dekoltu, ja mam przynajmniej od 2 klientek potwierdzenia, że one wyśmienicie działają również na pelikany. A jedna z klientek powiedziała mi, która bierze na miesiąc, 2 opakowania, powiedziała mi, słuchaj, lepszego kremu na podniesienie biustu po prostu nie ma. Ona się dosłownie. Ona dosłownie powiedziała tu tak, słuchaj, ja se smaruję cycki. To może ja powiem 2 słowa. Proszę. To mogę potwierdzić to, co Olga przed chwilą powiedziała, że są bardzo wydajne te kosmetyki, ponieważ używamy je od października i one są i są. Także super. Mnie najbardziej zadziwiła i zachwyciła chyba konsystencja toniku, ponieważ ja używam zawsze toniku, no i
zawsze to był płynny tonik, tak? A teraz się okazuje, że jest to tonik w piance. To jest tak nowa konsystencja, która pozostawia taki fajny filtr na twarzy przed położeniem kremu i to świetnie działa. Pierwszy raz takie mam zastosowanie i to jest świetne doświadczenie. No i też jeszcze tutaj mogę powiedzieć to, co Zbyszek powiedział na temat podnoszenia, akurat nie tej części ciała, tylko bardziej tutaj chomiczków. Zauważyłam, że z tej strony jakoś te chomiczki mi się podniosły, ten jeszcze muszę popracować trochę. Ale pracuję dalej. Słyszycie? Także bardzo, bardzo mi też odpowiadają. Rzeczywiście to, co Karol powiedział, skóra jest świetna, jest taka, czuje się takie napięcie. No i nie wiem, no, uzgodniłam tyle lat, ile mam i to się trzyma. Naprawdę świetne są. Cena, są kosmetyki oczywiście, że są tańsze i są dużo droższe również. Na rynku jest to kwestia, tak jak Zbyszek powiedział, możliwości finansowych, tak? Są klienci tacy i tacy. No i dobrze, że jest taki wybór. Jeżeli chodzi o Jolę, bo to akurat wiem, używała naprawdę drogich kosmetyków i to była seria taka no, exclusive, więc ma porównanie i powiem wam, z czegoś ta cena wynika. Ja jak czytałem skład tych naszych H&H, to się wycofałem, bo tam była szarotka alpejska, jakiś fiołek górski. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Natomiast to wszystko po prostu kosztuje. To nie jest, słuchajcie, no to nie jest zrobione z perzu, z trawy i z jakiejś koniczyny, która rośnie pod płotem. No, no i tyle. Oczywiście zgadzam się, ale to jest tak jak w życiu. Wiecie, ktoś ma samochód za pół miliona, ktoś ma za milion, ktoś jeździ samochodem za 2 miliony czy droższym, a ktoś ma samochód za 15 czy 5 tysięcy. No tak po prostu w życiu jest. My mamy gotowe rozwiązanie dla ludzi, którzy chcieliby się przesiąść na ten wyższy poziom. I absolutnie darmowy produkt, można sobie to tak czy siak zrobić. Ja nie zwracam uwagi na cenę, ale jak dzisiaj wszedłem do sklepu, popatrzyłem na ceny, zgadzam się z wami, absolutnie tak. Ale mamy gotowe rozwiązanie. Jest pytanie, czy chcesz przejść na wyższy poziom? Witam wszystkich. Ja na razie używam tylko tego toniku i też byłam zaskoczona, że to jest pianka. I muszę powiedzieć, że na 70+ też działa rewelacyjnie. Kompletuję sobie resztę tych kosmetyków właśnie przez Z4Free. Byłaś zaskoczona tylko konsystencją, czy może jakimiś innymi cechami? Konsystencja to w ogóle było no coś wow, że to może być pianka, ale po nałożeniu tego toniku, po rozprowadzeniu go na twarzy, ta skóra się rzeczywiście robi niesamowicie jedwabista, gładka. I te starcze przebarwienia zaczynają się rozjaśniać. To mogę potwierdzić. Moja żona ma od lat plamy na czole i tu na buzi, takie brązowe. I wiecie, że już o 50% to się zmieniło? Ale jaja. I to jest niesamowite. Ja wiem, jaką ilość kosmetyków, ile ona pieniędzy wydawała na to, żeby się tego pozbyć. I mikrodermabrazje, pierdoły, nakuwanie, inne cudawianki, naprawdę. Ścieranie jakimiś kwasami, no naprawdę. Wakacje, kapelusz, żeby tylko tego nie opalać, bo to się robi ciemniejsze. Mogę się też wypowiedzieć, nie będę wypowiadać się na temat swojego wyglądu. Może kiedyś porównam ze zdjęciami. Ale używałam wszystkich, od kremu pod oczu, serum. Powiem szczerze, wcześniej używałam, często sama własne kosmetyki naturalne robiłam od lat, mam cerę też wrażliwą. Te kosmetyki po prostu uwielbiam. Powiem szczerze, jak się w ogóle pojawiłam w Zinzino, to nawet serum, tym skin serum, nie byłam zainteresowana przez to, że robiłam swoje. Skusiłam się, widząc po prostu efekty i informacje, które do mnie trafiały właśnie od dziewczyn, więc stwierdziłam, że się skuszę i nie ukrywam, że nie lubiłam się z nim rozstawać i widziałam różnicę, jak przestaję na jakiś tam okres czasu, to z przyjemnością do niego wróciłam. Natomiast Hans and Heidi po prostu uwielbiam. Ja nie jestem typem kobiety niestety, która uwielbia siedzieć w łazience i niestety tam przesadnie
tych kremów używać dużo, natomiast z tymi mam niezwykłą przyjemność. Właśnie mleczko, nigdy nie lubiłam jakichś mleczek, które trzeba tam ścierać i godzinę po tym siedzieć. Natomiast nawet dzisiaj rano, nie widząc jeszcze w ogóle o czym dzisiaj będzie wieczorem, nie ukrywam, że po prostu korzystając z tego mleczka miałam taką przyjemność jego obecności na mojej twarzy. Witalizę, tak samo tonik, moja córka uwielbia, cały czas mi właśnie używa cały czas, bo innych jakby nie jest jeszcze nawet pełnoletnia, są to jednak kremy z komórkami macierzystymi, więc nie polecam raczej młodym dziewczynom. Natomiast właśnie ten tonik jak najbardziej jej bardzo służy i go uwielbia, więc do niego ma przyzwolenie. Natomiast no, co zauważyłam? Zauważyłam to, że po prostu coraz częściej nie lubię się nawet malować, bo wolę siebie bez malowania, co może też świadczyć o tym, że coś jakoś działają, tak? I jakieś zmiany na tej skórze są. No to... A już widzą, ponieważ mają niesamowite wyniki, bo skóra była tak problematyczna u kilku osób, że nic nie pomagało. Tu mówię o 20 latach stosowania kosmetyków, które kosztowały dwa razy tyle co Hansen Heidi i nie wychodziło nic. A teraz po tygodniu dostaję telefon, że Karol, co to kurde jest, nie? W cudzysłowie. Ja mówię, no to jest właśnie to, do czego wcześniej nie miałaś dostępu, a teraz już masz. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, jak facet po 40 mówi, że on czeka, aż będzie używał maski. Szczególnie ta czarna jest tak, że można ją podzielić. Moja Ola jak dostała ode mnie całą saszetkę, cały komplet, to okazało się, że to wystarcza na dwie osoby bez problemu, więc zawsze, ja się zawsze podpinam i mówię, słuchaj, jak będziesz używać, to rób to wtedy, kiedy jestem w domu, żebym ja też sobie mógł dołożyć. Co do pianki, są dwie, bo jest i ta, co czyści, ta, co zmiększa. Też to rozkwidziłem w trakcie, nie wiedząc o tym. Jedna stała na wannie, druga pod prysznicem, raz myłem tą, raz tą. Nie wiedziałem tylko, Basiu, że te zmiany nazywają się starcze, te przebarwienia. U mnie były, już teraz wiem, że to są starcze, więc widzę, jak efekt tej pianki działa. Jestem zachwycony tym produktem. I to znowu będzie dziwne, że facet o tym mówi. I to faceci po 40, do tej pory przynajmniej znałem taki stereotyp, mieli krem Nivea i maszynkę do golenia. I to było wszystko. Okazuje się, że trochę się to zmienia. I powiem wam całkiem szczerze, tak sobie dzisiaj myślałem, że powiem o innym kosmetyku, o Zinobiotiku, który działa od wewnątrz, bo to jest świetny kosmetyk. Wprawdzie działa na jelita, ale ten mnie najbardziej kręcił, ale zdecydowanie Hansen Heidi przebiło sufit.